Kochani, 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 mam ciekawostkę, którą ja odkryłem wiele, wiele lat temu. To znaczy wiele lat odkryłem coś takiego, że kobieta pod wpływem zmiany stanu cywilnego zmienia się, zmienia swoją psychikę, natomiast pod wpływem ciąży zmienia dodatkowo zupełnie swoją psychikę, swoją osobowość i inne takie, te najcenniejsze pozytywne cechy kobiety też się zmieniają. Czyli im więcej ma cennych, pozytywnych cech kobieta przed ciążą, tym bardziej to się zmieni. I kiedyś uważałem, że to jest straszne, okropne, że to jest coś w rodzaju tego odgrzewanego kotleta, że kobieta jak zachodzi w ciążę, to może zęby stracić. I tam każde dziecko, jeden ząb, jakieś takie bzdury były. I to było zauważone, że kobieta się zmienia. Natomiast w tajemnicy było utrzymywane przez setki, tysiące lat, że kobieta zachodząc w ciążę zmienia się również jej mózg. Następują nieodwracalne zmiany w płacie czołowym. Kochani, przeczytajcie sobie, do czego jest płat czołowy i zrozumiecie, co się nieodwracalnie u kobiety zmienia. To znaczy, część zmian podobno jeszcze po pierwszym dziecku wraca. Może nie wraca, łagodnieje. Natomiast już po drugim, po trzecim dziecku te zmiany się pogłębiają i przestają łagodnić. I dlatego, drodzy panowie, ja wiem, że to jest bardzo trudne do przyjęcia, ale tak natura kobietę stworzyła. Żeby ten gatunek przetrwał, to kobieta ma się zmienić. I ma się zmienić diametralnie. Ma się przeobrazić z przecudownej, narzeczonej w zupełnie normalną teściową w przyszłości.